Witam w kolejnym odcinku z gry Neverwinter Nights. Ostatnio było mało odcinków, wiem. Teraz będzie więcej. Co mieliśmy zrobić? A, do bordelu mieliśmy iść. O, właśnie, właśnie. Stos z ciałami. Nie ma tu jakiejś monet za darmo. Powiem wam. Dzisiaj nagrywam na kacu. Aż mi się przypomina od ten kawałek z chłopaków z baraku. O odpowiedzialności. Niestety chłopaków z baraków nie oglądałem i wiem to tylko z tego. Witaj! Czego sobie życzysz? Potrzebuję obiegówki. On tam mówił o tym, że każda kosztuje 200. Obiegówki są po to, żeby móc iść tam na dziwki. Mamy tutaj bręzące zręczności, raczej nam się nie przydadzą. Mamy pasy zwinności, też bardzo ważna, fajna rzecz. Mamy maskę perspirazji, która może nam się kiedyś przydać. Złodziejski kaptur. To jest świetne po prostu, jeśli chce się być tym. Jeśli gra się łotrzykiem, to jest świetny hełm. Ale chyba i tak inny nosiłem. Też bardzo fajny swoim drogą. Jak go znajdę, to pokażę na pewno. Milion rodzajów tutaj strzał do zakupu. Co potrzebujemy jest. To jest sklep dla łotrzyków. Ale my musimy pogadać o falą. Witaj! Witaj w księżycowej masce! Jestem Ofala, gospodyni tego lokalu, a także dostarczycielka napitków i rozrywki. Obawiam się, że dziś wieczór będziesz miał dużą konkurencję. O wiele więcej mężczyzn niż kobiet szuka tu dziś wytchnienia. Ależ witaj, jestem Mateusz III. Odpowiesz na moje pytania? Ach, widzę, że urocza z ciebie osoba, prawda? Pytaj śmiało. Jaki rodzaj przybytku tutaj prowadzisz? To przybytek wygód i zrozumienia. Oczywiście, różni ludzie różnie to pojmują. Więc oferujemy szeroki wachlarz usług. To twoja pierwsza wizyta, więc nie oczekuję, że zrozumiesz. Większość z tego, co tu się dzieje, to całkiem niewinne rzeczy. Ach, większość. Może jesteś zainteresowany zajrzeniem do pokoi na zapleczu? A może przydasz mi się do... Nie, jestem za otwarta. I mój ulubiony test na perswazji. Możesz mi zaufać, co tam mówiłaś? O, sukces. Przypuszczam, że nie zaszkodzi, jak wyjaśnię ci, czego mi trzeba. Może mi pomożesz, jeśli jesteś wystarczająco dobry. Widzisz, jestem zapaloną kolekcjonerką. Moja pozycja tutaj pozwala mi dowiadywać się o interesujących przedmiotach, więc od czasu do czasu wynajmuję ludzi, by mi je przynieśli. Obecnie chcę uwolnić kilka dzieł sztuki i właściciele wyrażali się o mnie z pogardą i chcę im w ten sposób wyrazić niezadowolenie. Zdobędę je, podaj mi szczegóły. Doskonale. Posiadłość Rumbotoma jest w czarny stawie, a Androd ma dom w Dofie. Obaj są notorycznymi paranoikami. Z tego co ostatnio słyszałam, choć może być w czarny stawie, bez wątpienia oklap w domu jakiegoś szlachcica, ale nie wiem w którym.
Nie proszę cię o zabijanie, po prostu przynieś mi te rzeczy, a dobrze cię wynagrodzę. No dobra. Drugi, kolejny dialog. Interesuje mnie zaplecze. Cóż, mamy wielu uprzejmych pracowników gotowych cię pocieszyć i zaoferować swą sympatię w tych ciężkich czasach. Zaspokajają potrzeby kobiet oraz mężczyzn i są całkiem biegli w prowadzeniu dysput, pogawędkach na temat sztuki i w wielu innych formach rozrywki. Poziom interakcji musi być uzgodniony przez oboje partnerów i dodatkowo za spędzony czas należy się niewielka opłata. Chcę pozwolenia na wejście na zaplecze. Jestem pewna, że chcesz. Dobrze więc, po pierwsze potrzebne ci zaświadczenie od Olefa ze świątyni Tyra, że nie masz zarazy. Rozumiesz, środki ostrożności. Gdy je już będziesz mieć, wróć do mnie, a dam ci klucz. A, i weź te 200 sztuk złota na datek. Całkiem standardowa opłata. Tu masz papier. Olef go rozpozna. Jak wrócisz, będzie na ciebie czekał pokój. Pośpiesz się. No. Teraz idziemy do pana sędziego. Mam wrażenie, że moja postać się jakoś dziwnie wolno rusza. Ale tu chyba zawsze tak było. O, swoją drogą. Uwolniony szał czerwonego tygrysa! Oczywiście Dejlem od razu odpalony, żeby wyłamać drzwi. On się zawsze odpala, kiedy dotkniemy zamkniętych drzwi, chyba że mu wskażemy inaczej. Jak jest się łotrzykiem, to wkurza, jak się przekradasz, próbujesz uniknąć interakcji i tak dalej. I się Dejlem odpala i bije jednak skrzynię toporem dwuręczne. Warto tutaj zajrzeć, bo z tego co pamiętam, tu są zawsze drogi przebiegane. Nie. No, Dejlan ma już zajęcia. Zobaczenie niewidzialnego. Ametyst. Dejlan z tą skrzynią będzie się bardzo pokręcił. Nie. Lepiej jest już magię ją zniszczyć. Niestety, jak widać, skrzynie są dość wytrzymałe. Nie. Zrobione. No, będzie trzeba się przespać przed kolejnymi walkami. O, leczenie lekkich ran. Z reguły trafię na shurikeny, których i tak nie mogę używać, ale są strasznie drogie. Koło 200 można od razu wyciągnąć za 10 sztuk. I teraz tak, wypada odpocząć. Co robimy dalej? Weźmy jeszcze jedno zadanie. Potem bym poszedł do tego. Jak to się nazywało? Do ekwipunek Złotego Rycerza. Chociaż nie wiem, czy nam się w ogóle przyda. Ale będę to zajrzeć. A potem idziemy do na półwysep. Dobra. Mówimy teraz Olefowi o tym, że potrzebujemy tego zaświadczenia. Miło cię znowu widzieć w domu Tyra. Mam nadzieję, że poczyniono pewne postępy w poszukiwaniu grobowca Hauleta Nevera. Wzmocniłoby to morale w mieście. Mam do ciebie list od Ofari. Co? Niech no spojrzy. Tak, tak, oczywiście. Proszę, ścisz głos, a dostaniesz czego chcesz. Popatrzmy. Tak, wierzę, żeś wolny od zarazy. Proszę, oto potrzebny ci dokument.
Ofala nie powinna sprzeciwiać się twojej wizycie. Dlaczego bierzesz udział w tym grzesznym interesie? Co, ale zrozum. Ofala ma bardzo wysoko postawionych przyjaciół. Księżycowa maska działałaby i bez mojej pomocy. Ja tylko zapewniam usługi. Złoto. Dasz mi je. A nic nikomu nie powiem. Tylko tyle, tylko złoto. Słuchaj no. Jeśli zapłacę, nigdy więcej nie chcę słyszeć takich żąd. Zrozumiano? Tak, zapłacisz mi teraz. Wiedziałem, że kiedyś się to na mnie zemści. Dobrze, więc. Proszę, 500 sztuk złota i nigdy więcej o tym nie wspominaj. No. Przy udanych testach na perswazję można bodajże 4000, to znaczy dodatkowe 2000 jeszcze wyciągnąć na dialogę. Między innymi za zbieranie składników do leku na lekarza. Teraz bym poszedł do Złotego Rycerza. Jest jedyny dom pilnowany przez psa strażniczego w mieście, to jest chyba. Czołem. Tak? Czy jest coś, czego potrzebujesz? W orężu i zbrojach u Złotego Rycerza mamy wszystko, czego tylko zabierasz. Zobaczmy więc, co masz na sprzedaż. Właśnie. Większe pasy. Po co są nam większe pasy? Dają one ogromną odporność, jednakże cenę mają równie wysoką. 28 tysięcy za sztukę. O, mniejsze rękawice siły ogra plus 1 do siły za 2000. Pas zapaśnika, obrażenia obuchowe, chroni itd. Tu mamy bonus do kondycji. Można kupić pierwszą zbroję płytową. Jest to, jak chcecie grać wojownikiem, to od razu wam powiem. Ona ma bazową klasę 8, jest to najwyższa w grze, ale ma wagę aż 50. Ma karę do testów za zbroję minus 8 i 45% ryzyka nieudanego zaklęcia, więc absolutnie nie pasuje na maga pod żadnym pozorem. Miał maksymalną premię za zręczność 1. Co to znaczy? Że jak macie tutaj... Oczywiście musi mi ten pasek od nagrywania zasłaniać. Jak macie tutaj zręczność, to tutaj macie bonus plus 1. Ja nie wiem, ile mam. O, dobra. Ja mam plus 0. W każdym razie, jak ten bonus jest w wysokości 1, to dostajecie plus 1 do klasy pancerza za unik. Jest to maksymalna wartość, jeśli macie pancerz płytowy. Najwyższa wartość jest dla przeszywalnic i to jest plus 8. Bardzo fajnie się łotrzykiem gra, na przykład 24 zręczności, bo wtedy macie ten bonus chyba. To sprzedamy. Jakbyśmy sprzedali ten blade, to byśmy nie mogli iść do maski i wejść na zaplecze. Właśnie, miecz. Tutaj macie wszystkie rodzaje broni w grze chyba dostępne. Dużo osób lubi miecz półtoręczny ze względu na wysokie statystyki i możliwość używania go z tarczą. Mimo że długi miecz ma mniejsze statystyki, ja preferuję długi miecz, bo żeby mieć miecz półtoręczny, musimy dodać cały jeden talent w broń egzotyczną. Zakładając, że w ogóle możemy, a nie mamy jakichś problemów, nie wiem, z brakiem innej zdolności czy coś w tym stylu. Dobra. Czołem. I teraz drugie. Chcę ci zadać kilka pytań. Jestem zwykłym kupcem. Co chcesz usłyszeć? Szukam jakiegoś specjalnego ekwipunku. Czegoś naprawdę dobrego. Nie jestem pewien, czego właściwie szukasz. Sprzedaję najlepsze towary, jakie tylko możesz znaleźć za uczciwą cenę. Oczywiście, ale nie jestem pewien co do ciebie. Mam tu coś specjalnego dla tych, którzy potrafią docenić dobrą broń. Ale ty nie wyglądasz na kogoś takiego. Czasy są zbyt ciężkie, by ukrywać chodliwy towar. Pokaż co masz. Niepowodzenie. Przykro mi, ale nie jestem przekonany,
że docenisz przedmioty najwyższej jakości. Mój kowal bardzo dba o to, by jego wyroby trafiły do odpowiednich rąk, sam rozumiesz. Więc teraz powtarzamy test. Sukces. Cóż, chyba masz rację. Majok nie lubi sprzedawać swoich wyrobów ludziom, którzy nie będą się o nie odpowiednio troszczyć. Ale interes to interes. Weź ten magiczny kamień, nikt nie wejdziesz na zaplecze, gdzie Majok pracuje nad swoją specjalną bronią. On wtajemniczy cię w szczegóły. Zawsze chętnie witamy każdego, kto ma złoto. Tutaj w piwnicy pracuje Majok. Jest to najważniejsze miejsce do odwiedzenia, jak jesteśmy wojownikiem, moim zdaniem. Witam! Tak, czego? Majok jest bardzo zajęty. Chce, byś coś dla mnie zrobił. Połóż tylko składnik i magiczną broń lub zbroję na kuźni, resztą ja się zajmę. Jednak kiedy kuźnia jest pusta, jak teraz, nie jestem w stanie nic zrobić. Jeśli chcesz, mogę przejrzeć twój inwentarz i plecak, by sprawdzić, czy posiadasz coś, co mógłbym połączyć w potężną broń lub zbroję. Chcesz, żebym poszukał czegoś konkretnego? Co masz na myśli, mówiąc przedmioty kombinowane? Ten tego potrzebuje adamantu, żelazo, drzewa, diamentów, krwi smoka, zaklętego pyłu, spluwa i wody święconej, i czaszki gargulca, i adamantu. Potem biorę magiczny odpowiednik żądanego przedmiotu i łączę go z różnymi składnikami. Masz może jakieś próbki? Pokaż mi, czego potrzebujesz. Chyba tak. Nie lubię zdradzać szczegółów swojej pracy, ale mogę ci je sprzedać. Proszę weź tę księgę, jest tam wszystko, co chcesz wiedzieć. Chwilowo nie jestem zainteresowany. Nie chcę cię wcale popędzać. Mam dostatecznie dużo pracy. Słucham, coś jeszcze? Pójdę już. Żegnaj. Być może jeszcze kiedyś się spotkamy. W sumie każda frakcja, każda klasa, którą chcemy walczyć bronią do walki wręcz, będzie tutaj musiała kiedyś zajść. Co tutaj mamy? Zmiennobarwny napierśnik to nie dla nas. W ogóle on jest bardzo fajny. Diament i magiczny pancerz potrzebujemy, dający KP6. Mamy łuskową zbroję prawdy, która nie wiem co daje. Kościaną zbroję, która też nie wiem co daje. A zmiennobarwny naszyjnik chroni chyba przed wszystkimi żywiołami po ileś tam punktów. Mamy wartownik, podwójny topór wysokiego ludu, ale szukamy czegoś dla nas. Buławy i tym podobne, tu może coś być. Maczuga gladiatora może być ciekawa, ponieważ może będziemy mogli jej używać. Ale wolałbym magiczny kostur. Czyli zostaje nam ta maczuga. My prawdopodobnie i tak nic nie zrobię z tym, bo tego nie będziemy raczej potrzebować jako mag. Ale wracamy do burdelu. Zbieramy ostatnie zadania i idziemy. Witam cię ponownie! Przybywasz tu, by spróbować rozkoszy naszego towarzystwa na zapleczu, czy w interesach? Olef zaświadczył tu na piśmie, że nie mam zarazy. Cóż, wygląda na to, że wszystko w porządku. Tak, myślę, że dasz sobie radę. Z przyjemnością wręczę ci klucz na zapleczu. Jest tylko jeden mały problem. Obie główki. Nabądź jedną i będzie ci wolno spędzić tyle czasu, ile zechcesz z zatrudnionymi tu przyjaciółmi. Za 200 sztuk złota może dostać monety od barmana. Pamiętaj, by się zachowywać najlepiej jak potrafi. Kupujesz czas, a nie przyzwolenie. To daje tylko łagodna perswazja. Witaj! Obie główka 2 sztuki.
Potrzebujemy jej tylko po to w zasadzie, żeby zadanie stąd przyjąć. A kto to? Gilgów jakiś? Co? Śmiedzi, od ciebie tyłem. Słyszałem, że jesteś na posyłki u Olefa. Może to cię drażni? Chcesz usłyszeć lepszą propozycję? Mów, ale pożałujesz, jeśli to będzie tylko strata czasu. Odpowiadasz szorstko i opieszkliwie, ale czy jesteś osobą, jakiej szukam? Potrafisz kraść i zabijać? Czy może jesteś służalcem mistera? Zobaczymy. Zrobię to, co trzeba. Jaką masz ofertę? Sprawiedliwość tyra ma niezdrowy wpływ na to miasto. Talona chciałaby raczej zobaczyć, że coś się dzieje. Coś, co wstrząśnie wyznawcami tyra. Nazywam się Giles. Szukam kogoś, kto bez skrupułów zniweczy to, co chcą osiągnąć wierni tyra. Rozumiesz, do czego zmierzam? Dostałeś list od Olefa, w którym prosi o odnalezienie pradawnych artefaktów w grobowcach. Ten głupiec chce umocnić wiarę wśród ludzi. Kościół Talony potrzebuje reliktów Pauleta Nevera. Może dałoby się podporządkować je woli samej bogini? Jeśli nie, zostaną zniszczone. Chcesz, żeby przynieść je tobie, a nie Olefowi? Olef i jego bracia nie mogą zagwarantować, że te przedmioty zatrzymają zaraz. Wiedzą jedynie, że mogą okazać się potężne. Oni nie mogą dostać tych przedmiotów. Przynieś je do mnie, zapłacę ci za nie wiele więcej niż Olef. Dostarczę artefakty do ciebie, nie do Olaf. Pewnie, że przyniesiesz. Rozumiesz, jak słabi są ci kupcy. Oni cię nie doceniają, a ja będę traktował należycie. Przynieś mi ich święte artefakty. Zostaną sprofanowane i zniszczone. A twoje złe zamiary będą miłym uzupełnieniem całego zadania. No. Dlatego robimy to. Ja będę robił bladego mistrza z tej postaci, a do tego potrzebujemy charakteru złego przede wszystkim. Więc to się idealnie wpasowuje po prostu. Jesteśmy na samej górze teraz. I chyba tutaj powinniśmy być. Od razu mówię. Postać w tej grze nie za ruchem. Jest jeszcze większą potęgą niż bezimienny z Gothica. Który tam chyba 2 minuty spędził w burdelu. Witaj, jestem Tamora. Jak mogą ci dzisiaj pomóc przyjaciele z księżycowej maski? Porozmawiam z tobą. A może coś więcej? Ojej, prawdziwy dżentelmen. Nie jak niektórzy parlanci. Cóż, pokaż obiegówkę, a dostaniesz mój czas. A czy coś więcej, to zobaczymy. Proszę. Oto obiegówka. Najmij mi Mateusz. Znakomicie, Mateusz. A teraz powiedz mi coś o sobie. Co cię martwi? Jestem dobrym słuchaczką, jeśli o to chodzi. Może spytam cię o coś poważniejszego? Nie za bardzo, nie pozwalam, pewne rzeczy mnie dotknęły. W każdym razie zazwyczaj. Ludzie naprawdę muszą się bardzo starać, żeby przebić się przez mój plan. Coś. Dobra. Nie powinnaś się wstydzić tej pracy? Jeśli ja mam się wstydzić, to jak ty się czujesz? To ty wspierasz mój zawód, niech cię tu nie zaciągną siłą. Teraz wróćmy do naszej miłej pogawędki. Czy wykorzystasz swoje prawo do użycia tych drzwi za tobą? Chcę porozmawiać o czymś innym? Oczywiście, jeśli chcesz, możemy rozmawiać przez całą noc. Twoja moneta jest w skarbonie. Nikt nie wali do drzwi. Porozmawiajmy o tobie. O tym, co lubisz. O mnie? Tu naprawdę nie chodzi o mnie. Jestem czym chcesz. I niczym więcej. Poza tym, czy możesz w cokolwiek uwierzyć, jeśli za to płacisz? Jak to się robiło? Jest tutaj zadanie o tym, żeby pomóc jej z takim natrętem. W każdym razie nie pamiętam, jak się je odpalało. Ale mam książeczkę z poradnikiem, czekajcie. Z
stara dobra książeczka, którą dodaje się do, przynajmniej kiedyś się dodawało do gier. No fajnie, nie ma tutaj nic o tym, nieważne. Przepraszam, ale poskipuję trochę dialog, aż mi się uda. O, chyba nie. Powinienem już iść. Muszę już iść, żegnać. Witaj, jestem Tamora. Jak... Co mówisz o swoich innych klientach? Jak powiedziałam, nie twoja sprawa. A teraz chcesz zajmującej dyputy? Czy ty dysputy, czy tylko tracisz mój czas? Masz jakieś problemy? Może powinny być także moimi. Ty mi pomożesz? Dobry. Wiesz co, powiem ci o co chodzi i zobaczymy, na ile możesz mi pomóc. Widzisz, mam takiego gościa, który stwierdził, że naprawdę lubi mnie dręczyć. W kółko za mną łazi, straszył kilku moich najlepszych klientów, tego typu rzeczy. Pajac ma na imię Hof. Zwykle szwenda się po dokach. Wielki kontroler, może przekażesz mu wiadomość? Najlepiej końcem swojego buta. Może się tym zajmę, zastanowię się. Rany, dzięki za poruszającą obietnicę. Trzymaj, oto moja brosza, żeby Hof wiedział, że ci posłuchała. Ostrożnie z nią. Kiedy to się skończy, chcę ją z powrotem. Dobra. I udało nam się skończyć, zbierać wszystkie zadania, które istnieją na tej mapie. Bo można jeszcze zebrać multum zadań w tych bocznych lokalizacjach. A zaczynamy od półwyspu. No i mamy noc. 22. Nie wiem, czy to mówiłem, ale pod F mamy mapę. Półwysep. 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 Miło cię widzieć. Za tymi wrotami wyjąca śmierć zbiera obfite plony, czyniąc dzielnicę niebezpieczną. Lady Aibet poleciła nam ograniczyć do niej dostęp. Innymi słowy, jeśli chcesz dostać się na półwysep, potrzebujesz pozwolenia. Zrozumiano? Lady Aibet tymczasowo przydzieliła mnie do straży miejskiej. Tak, mówiło się, że aby uzupełnić szereg najmuje awanturników. Co mogę dla ciebie zrobić? Do widzenia. Tak, tak, ruszaj więc. No i witamy na półwyspie. Zanim co, no to... Pora umierać! Zakłócił mi czar po prostu. W wyniku tego nie udało mi się go rzucić. Za 3 punkty jeszcze w tylko uderzył. Pełen wóz. 2 złote. Kip Kapitan Bram. Miło cię widzieć. Jeśli udajesz się na półwysep, miej się na baczności. Przestępcy uciekli z więzienia i na każdym kroku czyha tam niebezpieczeństwo. Gdzie zna... Straż miejska opracowała już plan interwencji? Teraz każdy stara się dociec, co tak naprawdę się dzieje. Ktoś będzie musiał wejść do więzienia i rozwiązać tę zagadkę. W jaki sposób udało im się wydostać? Krążą plotki, że wypuścił ich sam kapitan Alefin, główny nadzorca, ale to jakieś bredni. Alefin to poczciwy człowiek, który zawsze wywiązywał się ze swoich obowiązków. Czy są tam jakieś bezpieczne miejsca? Akcją dowodzi